Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No to i oczywiście Lords of the Fallen, odcinek 6. No i jesteśmy dzisiaj już po, w sumie, po tej wielkiej przerwie dla mnie, spowodowanej wyjazdem. I więc dzisiaj zobaczycie już w sumie nie na bieżąco, jednocześnie przepraszam za wszelkie, no, jak to najłatwiej określić, drętwości w gadaniu, no ale nie było mnie dosyć długo. A dobra, mniejsza z tym. Dzisiaj swoją drogą chciałbym też pochwalić się, że rozwinąłem trochę magię, dosłownie chwilę przed tym, jak załączyłem. No i dzisiaj właśnie chciałbym zwiedzić lokację katakomb, którą już w sumie widzieliśmy, ale tak nie do końca. Wiecie, zaglądałem tam, ale tylko na chwilę. I może przy okazji, nie wiem, coś jeszcze? Ja. Na pewno będziemy musieli się nauczyć obsługiwać tą broń. Chyba w dwóch rękach swoją drogą będzie lepiej. Tak, zdecydowanie. Może nie będzie aż taka fajna jak w jednej, ale to przyjmował. Ale dobra, wracamy do wszystkiego. Zanim jeszcze tam, to oczywiście drzwiczki się otworzyły po bosie. I tak, wiem, że mam tam z dziadkiem pogadać, ale mówię, tym razem chcę po prostu zwiedzić lokację, którą podejrzewam, że gra chciała, żebyśmy przyjeżdżali wcześniej, a ja tego oczywiście nie zrobiłem. Poligon. Musisz tu odeprzeć kolejne fany wrogów, żeby zdobyć nagrodę, stanę w środku, żeby wykonać, znaczy pokazać, na co cię stać. Okej, dobra. Oczywiście, jako że tym razem na spokojnie to używamy. I zobaczymy, na co mnie stać. No, jestem przygotowany. Dawaj. Dawaj, pokaż. Pokaż swoich wrogów. A gdzie oni? Halo? A. W ten sposób. A dobra, jakby w ten sposób, to ja w ten sposób. Okej? Okay. Oczywiście nie, bo po co? Po co miałby wykonać ciosa w plecy? Ło! I to się za piękna rzecz. Z tym jesteśmy nienaruszeni. Nieźle. Dobra, dawaj to dalej. I gdzie tylko, że w sumie wszystko będzie dobrze. No to wrogi, halo. Halo, wrogi, halo. O nie, kusznik i ten szybki. Dobra, kusznik. Dostałem obrażenia, no nie. Dobra, nim się tu przyjmować nie trzeba, tam są szybki. No tak, standardowo. I najprostszy typ, w sumie w ten sposób. Niestety jesteśmy trochę ranni, więc no, nie mamy jak się wyleczyć, bo nie chcę marnować mikstur ani uszać kamienia. To po prostu, wiecie, pokazać tutaj swoją moc i władzę nad życiem i śmiercią, dowodzić, że to ja jestem ten najlepszy z najlepszych i tak dalej. Dobra, mamy tego pancerzonego wroga, więc może być delikatne wyzwanie, chociaż czy ja wiem. Oj, dobra, będzie wyzwanie jak nic, ale spokojnie, damy sobie radę. Oczywiście, siostra już musiała odwiedzić. I zobaczymy swoją drogą magię wzmacniającą, którą mamy. Ło. Chcieliśmy śmierdzić jakąś mocą. Chwila, chwila. Ta moc nas leczy? Ej, to nie było wspominane. Dobra, już widzę, jak pokonać swoją drogą tego wroga. Uj, bugi graficzne nie powinny takie rzeczy występować, a jednak. Okej, okay, spokojnie, tak. Dobra, nie aż tak spokojnie, jednak lepiej chyba się modlić prędzej niż używać innych mocy, ale zobaczymy. Okej, okay, inni teraz mają wolniejsze ruchy, ale to dalej nie rozwiązuje problemu. Więc tak, włączam się na modlitwę standardową. A póki jest powolny, to można zrobić tak, tak i po problemy. Ale jak nic, będę musiał zainwestować trochę bardziej w schronienie, bo widzę, że to jest lepsza magia niż się bym spodziewał się. Tak, uważam, że tutaj dostajemy regenerację. Dajmy pokaz siły, przejdź do środka areny i odbyć nagrodę? Co? To tyle? U, coś wypadło swoją drogą. Mała runa, no dawaj. Tylko skrzynka,
Jeszcze niczym no więcej. Muł, zbroja, okruch punktu zaklęć, okruch punktu atrybutów. Dobra, ten muł, co to jest? Dobra. Większa łódzik, ale nie na co to. I tak jesteśmy w zielonym stadium. Dobra, miksturki odnawiamy. Chociaż nie sądzę, żeby to było zbyt potrzebne. Była zimna, jak mówiłem. Kierunek katakumby. Dobra. O ile pamiętam w ogóle, jak tam dojść. Okej. Tutaj gdzieś zaraz powinien jakiś wróg chcieć mnie zabić. Oczywiście on. Okej, fajne, bo to był taki kręciołek jak ten boss, jeśli masz duży pasek. Ale co się tam będę przejmował jakimiś kręciołkami czy coś, jak to mogę udowodnić raz na zawsze w sumie, że jestem... Aha, no nie ma tego przeciwnika, który zawsze idealnie dziabnie, zanim po prostu jest okazja. Jeśli już jest coś taka sprawa, co ja będę marnował miksturki. Wystarczy użyć magii. Widać, że mało obrażeń trzymujemy w tym stadium. To jeszcze się leczymy, nie? Powiedzcie co, jak nic, to będzie moja chyba ulubiona magia. Nie jest może aż tak potężna dalej moim zdaniem jak zielona, no ale patrzcie. Używając tego czaru, nie dosyć, że jesteśmy bardzo odporni. Swoją drogą mogą były trochę lepiej. To w sumie coś mogę zrobić, mam chyba okruch punktu umiejętności, to się ulepszy trochę bardziej. Ale kontynuując, nie dosyć, że jest potężna, to jeszcze w sumie... Trudno z nią wyjść chyba nie tak. Po prostu jakbyśmy nią nie grali, to jest naprawdę bezpieczna w użyciu. To jest takie plusem, a jednocześnie minusem. Spodziewam się, że ona będzie jednak bardziej wymagająca, ale powiedzmy nagradzająca defensywny styl gry. A tu proszę, ma się uzdrowienia tak po prostu. Nie, to nie jest to, czego się, żebym spodziewał się. Ale dobra, mniejsza z tym. Swoją drogą tam jeszcze trzeba będzie poleść, ale to za chwilę. Na początku tak, rozwój postaci, ekwipunek, gdzie my tu mamy te używalne rzeczy. Punkt atrybutów. A punkt atrybutów w takim razie, punkt zaklęć. Oczywiście, to. I mógłbym tak de facto ulepszyć sobie już karę. Ale wiecie co, nie sądzę, żeby to było aż takie ciekawe. No dobra, może warto zobaczyć, ale... Aż tak szkoda byłoby nie skorzystać z okazji, więc dobra, zobaczymy ostatni czar. Natomiast jeśli chodzi o punkty atrybutów, nie wiem, czy bym dał jeszcze tutaj chociaż. Nie no, wystarczy chyba. Też nie no, dobra, trochę w życiu chociaż jeden punkt i jeden tutaj. Czy też ważna rzecz. Most, jest w nim silny jakiś achievement, co powoduje. A, odblokowano wszystkie zaklęcia jednej z klas, dobra. Teraz zobaczymy, jak kara działa. Aha. Ja także nie zdążę jej rzucić, bo nie tak mi dźgnie. Co? Dobra, wiecie co, nie ogarnę chyba. Chyba, że działa tak, że po prostu zadaj mi to ataki, których używam, to zostaje jakoś tam kontry czy coś. No, mniejsza z tym. Pozbyliśmy się jego, to teraz na spokojnie można iść. Raczej zabójczych wrogów to nie będzie. A w drodze oczywiście będę machał moim ulubionym schronieniem, żeby się trochę podleczyć. I w sumie mógłbym wam dalej pokazywać, jak to wygląda. W sumie to jest Soul Snake, więc nie dziwił się, gdyby się tego nawet chcieli, ale no. Spotkamy się już może przy katakumbach, tak będzie w sumie lepiej dla mnie i dla wszystkich. Ja. Do zobaczenia za chwilę. Dobra, jestem już na miejscu, oczywiście ostatni wróg został. I w sumie pierwsze, co musimy zrobić, jak już wejdziemy do katakumb, będę może to była ta kłótnia dwóch mnichów, który jest mordercą, czy coś tam i w sumie na bazie tego będę musiał zdecydować, którego zabić, a którego oszczędzić. Dobra. Co na jest jeszcze jakaś wajcha. Która prowadzi do przeciwnika? Okej. Okay. Okej, okay, dobra.
Są to groźni wrogowie jednak. Nie wiem, czy tę lokację jednak powinien zwiedzać teraz, czy później. Całe szczęście mam piękną regenerację, która jest moją ostatnią nadzieją w sumie na cokolwiek. A nie, dwa skoci są tacy potężni, jak widać. Inni nie są. We thought we knew our monastery inside out. Yes, it contains many secrets, but something like this. We discovered corridors deep in the ground. It looks nothing like the monastery as we know it. Must have been built on something that's much older. To już tyle by było z tego, że miałem jakiegoś ugotować. Mam wojenie, nie żyłem. Niestety, zepsuliśmy chyba. Tak, jeśli tak definitywnie zepsuliśmy. Chyba. A nie, dobra. Nie wiem, powiem szczerze, już naprawdę nie wiem. I w sumie, jeśli ktokolwiek by wiedział, jak to się skończy, jeśli się to zrobi prawidłowo, to prosiłbym taką informację, bo w sumie. Jak mówiłem, nie wiem. Jako, że oboje zginęli, to... No nie poznam tej tajemnicy, niestety. Ale dobra, mniejsza z tym. Wajchaj, zwiedzajmy w sumie miejsce. Może znajdę tutaj coś wartego uwagi. Z jakąś tam bestią. Kolejna ludzka czaszka. O, super. Pieski. Jak dobrze wiem, po Dark Soulsach wszyscy kochają pieski. Coś mi, że ta lokacja będzie większym wyzwaniem niż sądziłem. A za tymi drzwiami mamy... uchwyt dźwigni. Nie wiem na co to, ale dobra. Ważne, że mamy uchwyt dźwigni. Wiecie, no ja spekuluję, że to może być do dźwigni. A wiem, że to jest takie mało prawdopodobnie w ogóle, więc... more instinct than mind. It only wants to kill. A few weeks ago, I found a hammer that it seems to fear. Weapon must be imbued with some magic that I don't understand. If such a beast fears it, every reason to fear it too. To lock it up in cell 11 to keep it safe. Dobra. Mam tu chyba jakiś boski młot czy coś. Dobra. Oczywiście zwiedzanie łączy się z tym, że to chyba będę pewnie żółtej magii. Nie wiem, co nas tutaj czeka, więc... to by to nie było właśnie... Wolę mieć zaklęcia mikstury przygotowane na tamtą okazję. Jakby to mogę się leczyć, wiecie, no, w takim fajnym właśnie sposobem. Okej, jesteśmy gdzieś. Nawet nie wiem, gdzie to jest. Ale dobra. Jest przeciwnik z tarczką. Ten tego większego kalibra. Więc zanim coś dalej jakoś, to trzeba go pokonać łatwiejszym sposobem, jaki istnieje, czyli modlitwą magiczną. Dobra, powinien się na niej skupić, więc my będziemy mogli spokojnie mu zrobić pleca. O ile w ogóle to się da, bo oczywiście sądzę, że po niektórych aspektach tego przeciwnika, co się nie da. Ale dobra, przynajmniej się go pozbyłem. Miejmy nadzieję, że moje rozjaśnienie zadziałało tutaj. Patrzę, co w sumie. Wygląd jest ciemniej niż powinno być. Znowu. Dobra, co my tu mamy za przedmiotach? Okrut magii i. It is a good thing when the evil is eliminated from a person. Evil is gone. But what remains of the person is different. We need to look closer. And personally. I don't know how to treat these people. They seem to behave normally. They walk, talk, but in some way they just seem unreal. Dobra. Tam podpalony i przewrócony z jakichś tajemniczych powodów. Dobra, ale mniejsza z tym. Mamy wrogów. Mamy skrzynię, mamy skarby.
Inna krew i żywa legenda. Okej. I ponownie korzystam run na tym, można w ten sposób tak fajnie robić. Co prawda wiem, że zresetowałem tym samym wskaźnik, ale spokojnie. Serio, kolejna ludzka czaszka. A. W sumie wróciliśmy do miejsca, z którego wyłaziliśmy. Ciekawe. Dobra. Mniejsza z tym. W dół czy gdzie? No nie, w dół nie jest za bardzo tak, jak się widzi. Najpierw chciał pozwiedzać wyżej może. Ewentualnie dalej, jeśli się wyżej nie da, czy coś. Jakaś znowu klatka, do której nie mogę wejść. Ale to tutaj mogę go uwolnić. Nie na mądrze jeszcze ruch pewnie, ale... Czy ja wiem. Okej. Niezbyt szybki sposób, ale wydaje mi się, że w ten sposób też właśnie z nim walczyć po to, żeby... W sumie, no... Móc się go pozbyć bezpiecznie na odległość czy coś. Ta ludzka czaszka? A, tutaj też on jest oczywiście. Mamy jakieś notatki. Zobaczymy, co my to teraz mamy. Parts of the catacombs could be holding more than secrets and sins we are aware of. One of the Rogar lords leading the raid on Keystone has been spotted inside. He killed many of our soldiers before they even recognized the danger. All we know so far is that he somehow feeds on our rage. Let us. Okej, czyli mamy tu chyba jakiegoś kolejnego bossa. Chyba tak, jeśli dobrze wszystko rozumiem. O nie, przeciwnik się wyłamał. Szkoda tylko, że no. Ktoś się odzywa. Nie wiem, czy teraz się zepsuł dialog, czy tam ktoś woła. Dobra, mniejsza z tym. Co my tu mamy, czyżby czaszka? Proszę, proszę, kto by się spodziewał, że znajdziemy ludzką czaszkę w miejscu, w którym... No nie wiem, znaleźliśmy już może z 6 ludzkich czaszek. I kolejne pewnie. Nie, miecz szturmowca, okej. Zbagowaliśmy prawdopodobnie napis, to chociaż zobaczmy, co to za miecz. No pewnie już go pominęłem. Tutaj musi być... Wartownik, wytrwałość, miecz szturmowca. Okej. Miecz pod siłkę. Ale chyba nic takiego szczególnego, szczerze. Ja jak na razie wolę zdecydowanie moje pazurzysko. A teraz zobaczmy, czy tu jakiś dialog był, czy się tylko zepsuło. A. Okej, czyli tu faktycznie coś był. You are not one of them, are you? Please, please help me. To jest. Let me guess. You want me to open your cell and then kill me? It will be easy. Just find the lever nearby to open the door. Then put me out of my misery. Zabić? Kill you. My flesh has been sullied. I am changing into one of those creatures. Kill me. Before it's too late. A w sumie, jeśli tego chcę, to niech będzie. Sounds easy enough. Dobra, co tu mamy? Pewnie czaszka? Oczywiście. A proszę, czyli tutaj ten dźwignię trzeba było naprawić. To w sumie też szkoda gościa, nie chciałbym go zabijać, ale jak sam to błaga, no to niestety muszę. What are you waiting for? Okej, spoczywaj w pokoju. Okruch punktu zaklęć. Proszę, proszę. Żeby los się nas uśmiechnął. Lubię punkty zaklęć. W szczególności, kiedy mam zaklęcie, które w sumie, no... ma właściwości lecznicze. I obronne. A dobra, mniejsza z tym, co my tu mamy. Podpieracz. Poproszę. A i swoją drogą... Tutaj mogę już wspomnieć od razu, ktoś tam, bodajże, że nawet Bliss pisał w końcu o tym, że mogę napierać dowolną tarczą. Nie, nie byłem pewien, czy to nie musi być jakiś specjalny rodzaj, ale teraz w takim razie dziękuję. I no, jak już powtarzam, wiedziałem, że da się to zrobić, nie wiedziałem tylko, czy moja tarcza wystarcza. Więc tam w jakiś momencie po prostu pójdziemy, zwiedzimy.
He was plotting against Antanas. Curse him and his family. I can sit here with murderers and thieves, but I just hate these political activists. Polityczni więźniowie. Nie zauważyłem, że mało kto ich lubi. I zobaczcie, jak jest jakiś polski motyw, to wszyscy tego nie lubią. Every criminal is branded. The tattoo on his face shows everyone his sins. Even if someone manages to escape from prison, he won't escape from his own face. Aha. Zobaczcie, zakręciliśmy w sumie kółeczko. Tak. Zdecydowanie już wszędzie tu byliśmy. To w sumie oznacza tylko jedno. Ostatnią ścieżką, która nam pozostała, to jest ewentualnie w górę, jeśli tam jest coś więcej. Ale jak widzicie, no nie ma. I w dół. W sumie, w którego nie chciałem włazić. Mamy 20 minut, to jeszcze trochę mogę pokazać. Ale jak już wspominałem, nie chciałbym, żeby to trwało więcej niż pół godziny, więc... prawdopodobnie katakumby powinny być dwie części. Dobra, jest modlitwa, szybko. Okej. I dobra, pozbyliśmy się go. Dobra. Włączam na schronienie. Do dnia śmierci. Nie brzmi zbyt zachęcająco. Dobra. W takim wypadku znowu modlitwa nasza. To wyleczyło i mamy tutaj do czynienia z ciężko zbrojnym. Co aż wezmę i spróbuję może od pleca zajść. Oczywiście, że się nie udało. Jakby miało się udać. Ale może uda się bez modlitwy go pokonać, chociaż wyjątkowo. Tak. Chyba da radę. I w sumie dokończę go w ten sposób. Tak, łatwo. Znowu schronienie, bo jesteśmy ranni. Jak mówiłem, ja chcę po prostu oszczędzać mikstury na jakieś krytyczne sytuacje. Przedmiot. Lubię przedmioty. Oczywiście nie ma szacunku do skrzyni żadnego. Harmonia. Jak wygląda harmonia? Zdecydowanie cięższe, ale fajniejsze. Dobra. Mamy nową zbrojkę. Tylko zobaczmy, czy uda się w niej utrzymać. Nie. Nie da rady, więc na razie wracamy do żywiołów. Ale prawdopodobnie już wiadomo, co nie będę nosił. Dobra. I tak. Stamtąd przyleźliśmy, czy skąd? Nie. Byliśmy tym schodem takim bardziej standardowymi. No nie. Nie wierzę, kolejny. No jasne, jeden cios prawie po nas. Chyba najlepszy sposób to jest po prostu... najprostsza w świecie rękawica. Tak się rozwinęliśmy w sumie w wiarę, że... powinno chyba częściej nawet korzystać z jej pomocy. Chociaż nie ukrywam, no teraz muszę spokojnie czekać. Z nadzieją, że nie zginę na to, żeby dostać magię na... właśnie na ten... odnowienie tego wszystkiego, ale spokojnie. Nie jest aż tak źle. Zainfekowany, no jasne. I w sumie mam potwierdzenie, że tu w sumie jakiś boss na pewno będzie. To jest kryształ, to musi być boss. A dobra, nim się zajmiemy, co? A. W sumie... dobrze, nie wiem, chociażby... trochę pozwiedzać cokolwiek chcę.
Na szczęście, jak widzicie, nie są oni aż takim wielkim wyzwaniem, chociaż ten chyba wstanie. Śmierć, więc raczej wstanie, tak. Dobra, zobaczymy, co oferuje ta skrzynka. Poza oczywiście tym, że to jakieś przedmioty prawdopodobnie będą. Tyle, co nazwie uchwyt. Okej. Dobra, ten nie powinien być wyzwaniem. Uda się właśnie dostać to. Popatrzcie. Nie bije dużo. A jak zaczniesz robić kręciołki, to się on tego nie przerwie, to po prostu... No widzicie, da się wykręcić go na śmierć w sumie. Dobra. Ale spokojnie. Jest tu jeszcze coś. Pełni kolejny pokój pułapka. Tak. Na szczęście... Nie tego spodziewałem. Więc udało mi się ją zastrzelić zanim... O Jezu, nie! Super. No wiecie co, to chyba konkluduje dzisiejsze spotkanie. Tak więc, no ja dziękuję. Postaram się to odzyskać jak najprędzej. Jedyne co jeszcze zrobię przed końcem odcinka, co w sumie punkt atrybutów? Skąd ja to mam? Przecież ja go już wydałem. Chyba mniejsza o tym. Wydajemy to. Rozwijamy postać. Dobrze, w ten sposób. No i oczywiście wiarę, bo jak mówiłem, idziemy w wiarę i raczej szybko tego nie zmienię. Natomiast w przypadku magii mogę rozwijać niby też karę, ale schronienie przede wszystkim. Więc rozwijamy. I ja wam dziękuję. W sumie za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. No, trzymajcie się. Hej.